Tak, także to jest na przykład na dobra zmiana, a druga zmiana zła, kiedy się wybiera jednostki na liście jednostek w czasie przygotowań do bitwy, to okej, wybieramy podwójnym lewym kliknięciem, zawsze tak było. Ale teraz, gdy mamy jednostki tutaj już, w tym polu, gdzie są te jednostki, które wybraliśmy, zawsze się usuwało prawym. Klikamy prawym, otwiera nam się encyklopedia. Musimy kliknąć dwa razy lewym. Idiotyzm. Gracze, którzy grają w Total War'a od początków serii, czyli na przykład ja i wielu, wielu innych zapaleńców Total War'ów, jest przyzwyczajony do tego rozwiązania, które nie było złe. Więc po kiego chuja zmieniać coś, co jest od początku serii i zawsze było dobre? To kurwa trzeba zmienić na gorzej. Zawsze było. Lewym się zaznacza, prawym się usuwa. Oni mają lewym się zaznacza, dwa razy lewym się usuwa, a prawym encyklopedia. Ba. Jeszcze ich rozumiem. Do encyklopedii trzeba wchodzić, a się nie powinno musieć wchodzić. Bo wszystkie informacje powinny być dostępne. Takie jak zasięg, co jest cholernie ważną statystyką, czy na przykład przeładowanie. Nie ma tego wypisanego w podstawowych informacjach o jednostce. Ale takie jak, nie wiem, prędkość. Co mi obchodzi, kurde? Piechota to piechota, se biega z jakąś tam prędkością. Mnie nie obchodzi, czy jakaś piechota biega 5 czy 10 wolniej czy szybciej od innych. Mnie tam gówno obchodzi. Mnie obchodzi, jaki on ma zasięg, jaką on ma celność. Nie, zaraz, przeładowanie. Zapomniałem, że celności nie ma w tej grze. W Romku też nie było celności. Nieważne, czy chłop, czy elitarny żołnierz. Oboje mają taką samą celność. Obejrzyj powtórkę. Nie wiem, kto kim gra. Chuj z tym. W każdym razie widzimy dwa cesarstwa wschodnio-rzymskie, Wandalów i zachodnio-rzymskie cesarstwo. Wandalowie są chujowi. Okej. Okay. Blablabla. To też jest głupie, że nam odlicza i mamy spoiler, że oho, zaraz się skończy. To mi się nie podoba. Mógłby ciężko od początku, od zera i jechać do tej 11:40, czyli ile tam było. A nie odwrotnie. Trollolo. Dobra, my się rozdzieliliśmy, spójrzmy na składy naszych przeciwników. Nie mam pojęcia, kto gdzie jest. Rzym tutaj sobie, Rzym, ten wschodni. Zaraz, zachodni, ten po lewo. Elitarni Palatina, Herkules, Herkuliani. Będziemy na nich mówić Herkulesi, bo bo tak pasuje. To jest chyba ta najbardziej elitarna, ten... Jednostka Rzymu tam za 800 ileś. Koszą nieźle. Elitarni Palatina 3, 4, 5, 6. Plus generał, Gwardia Palatina. Tutaj dwóch włóczników, zachodnia Auxilia Palatina. Także widzimy, mamy samych paladynów. O, jeszcze tutaj Palatina jest hola. Wiem, że to nie ma nic wspólnego z paladynami, ale tak mi się wydaje zabawnie. Haha, jestem genialnym. Po prostu komikiem. Schola Gentiles, czyli mili jacyś ten uczniowie. I przeciwnik mój, ktokolwiek to jest, wziął. Jakieś Legio Comitances. Nie wiem, ile oni kosztują. Wschodni zbrojni legioniści. O, to ci to chyba są za 600 i są najlepsi u wschodniego Rzymu. Ma 3 kawalerie Cibanari, to jest najlepsza jazda szturmowa, i 3 jazdy Tagmata, czyli każdy, kto gra w Attile, zna tą jednostkę i wie, że to jest pogrom. I jacyś tutaj Lanciari Seniores i generał Gwardia Palatina. Natomiast ja mam generała Gomesa, czterech włóczników Comitatensis. Z tyłu mam wschodni zbrojni legioniści, raz 5. Serio, ich wziąłem?
4 jazdy tak mata, no i ten Comes jako piąta moja kawaleria, czyli mu przyciągnął o, no i mam Balistari przede wszystkim. O właśnie, to jest ta bitwa, o której mówiłem. O, ja trochę oberwę nawet, bo widzę, że ci. Z czego oni, kurde? To oni są wszyscy jacyś lekkoatleci, że taką odległość potrafią szczepem rzucić? No dobra, no i on, patrzcie. Stoję w miejscu. Nie wiem, czy ustawiłem tą ścianę, chyba nie. No ale wjeżdża mi, nie? I patrzcie, 60 już ludzi, 50 i uciekają, nie? Podczas ten co? No straty minimalne. Bardziej tu raczej oberwał od tych strzał wszystkich, niż od walki z włócznikami. Widzimy, oni zabili tylko 18. No i też 17, on się wycofał, nie? Jeszcze się trzyma. Zobaczymy, jak Balistari odwali swoją robotę. 12, 7, 20. No i oni się jeszcze raz strzają. W każdym razie, dobra. Trzymają mi się, ale słabo. Co te jednostki mają właśnie tendencję do powracania w Attili. Wycofuję swoich Balistari na bezpieczną odległość. Chcę ich odsunąć od tych jego jednostek walczących wręcz. No ja mam ile? Ja mam ich 4, tych moich legionistów. On ma 6. Nie, dobra, to ja mam 5. Właśnie coś się dziwiłem, że 4 mam, bo pamiętałem 5, ale także też mój przeciwnik tutaj wysłał coś. Tutaj też wysłałem kawalerię, a to już jest wschodni, że także. Zachodni. Także pomagam Hełgoblinowi tutaj, w tym miejscu, na jego flance. Na naszym złączeniu wysłałem kolejne jednostki, zarówno kawaleryjskie, jak i włóczników. Przytrzymuję jego genistów i widzimy, to się dobrze sprawdza, bo to są jednak ci najlepsi, a on wziął jakiś tam słabych. No tutaj widzimy też te moje ogniste pociski od Balistarii obniżają im morale. Znaczy mi też obniżają, żeby było fair. Tutaj jest jego generał, więc najprawdopodobniej będzie wygrywał. Ale ci widać, moi wschodni legioniści wygrywają znacznie z tymi legio. Teraz kurde, oboje atak wręcz taki sam. Tutaj coś się zmienia. On trochę więcej życia, pancerza, obronę zwarcia on ma lepszą. Kurde, praktycznie to samo. Ale go koszę, także. Aż widzicie, no tutaj też ten balans mi się nie podoba, że statystyki jedno, a wynik w bitwie drugie. Tak naprawdę. Tutaj chciał mnie okrążyć, złapać moich Balistarii, ale dzielnie ich broni. Odrywam od razu kawalerię. Nie pozwala mu się dostać. To jeżdżę tak mata, ale mimo wszystko. A, jednak nie dobiegł. No i tak już to chyba troszeczkę zaciemnie. 16, dobra. No to spoko. Strzelam do generała, chcę go wybić za wszelką cenę. Ale nie będzie łatwo, bo to generał, więc on zawsze jest mocniejszy. Tutaj ma przewagę liczebną, znaczącą. Ale jeśli pogonam tą kawalerię Tagmata i widzimy, że idzie mi to całkiem nieźle. Dostał się właśnie w kleszcze 3 moich kawalerii Tagmata, więc udało mi się dosyć szybko to zrobić. Tutaj te jego 2 kawalerie się wycofały. Znaczy on je wycofał. No ja teraz będę mógł je wprowadzić tutaj albo na flankę, albo po prostu bezpośrednio wspomóc jedną z tych jednostek. Tutaj generał sojusznika, wroga Hobgoblina się rzucił tutaj na moich Comes, a to mojego generała, czyli walka generał na generał. Mój wygrał. A nie, to nie był generał. Jego, tylko mój właśnie. Jego generał jest tutaj. No i próbuję zaatakować swoją kawalerią mojego generała. Tak się nie dzieje, ponieważ mój generał atakuje. To nie jest tak jak na Polonii, że trzeba tego generała trzymać z daleka, podchodzić tylko wtedy, kiedy trzeba zwiększyć morale, ewentualnie kiedy już nie mamy innej kawalerii, jest końcówka bitwa, a my potrzebujemy zaszarżować. No, chyba, że jest się rapsem, raps zawsze szarżuje generałem. W każdym razie, no ten generał jest o tyle fajny, że można sobie nim poszaleć na spokojnie, wbić go w pole bitwy, użyć takiego umiejętności w samym środku właśnie pola walki. To jest... To jest w sumie niefajne. Generał powinien siedzieć z tyłu, a nie się napierdalać, moim zdaniem. No napierdania ma swoich sugusów. A ten Cezar, jak tamten, to też siedział na koniu, tak, z daleka i tylko mówił ten tu, ten tu, ten tam i tyle, nie? A sam się nie napierdala, bo wiedział, że jak zginie, no to całe państwo podupadnie.
Może niecałe, no ale będzie dupa. No i Our General Ally is dead. Więc Hobgoblin przegrał swój pojedynek. Natomiast ja swój wygrałem. Tutaj jeszcze Hobgoblinowi się udało ocalić jedną jazdę, tutaj jakaś druga. No ja wygrałem z całkiem dużą przewagą. Ale samych tych jednostek piechoty dużo mi nie zostało. A jak spojrzymy na mojego przeciwnika, no ma ich więcej. Zaraz on się to jakoś ładnie ustawi. Spoiler, bitwa jeszcze potrwa 3 minuty, a jak przyspieszę, nawet krócej. Wysyłam swoją kawalerię na lewą flankę, żeby pomóc tej Hobgoblinowi. Niestety dał się złapać. Tutaj desperacka szarża w moich kuszników. Udana. Że co, że ten zginął? Nie, ten tutaj jakiś. O, także udało mi się ta szarża, wybił mi połowę tej jednostki. No teraz szarżuję samym generałem, prosto na moje jednostki. Sobie czekam, stoję sobie tutaj, oni mają pozytywne morale, więc tylko zaczną walczyć, to uciekną. Ale balistari nieźle koszą. Jak widzimy, oni ledwo co dobiegają. Tutaj kawalerią też wygrywamy, nadchodzą posiłki, ale nie są to włócznicy, tylko miecznicy, więc jest luz na razie. Poległ wóz naszego sojusznika. Our ally has been destroyed. Kurwa, co ma piernik do wiatraka? Co to tłumacz? Okej, no poległ wódz, tak? To kto kazał gościowi powiedzieć, że sojusznik został zniszczony? Jakby cała armia została zniszczona. Chyba, że nie, że coś na jakieś nieprawidłowe powiadomienie kliknąłem, bo rzeczywiście zniknęła ostatnia jednostka Hobgoblina. Pomagam tutaj, atakuję moimi legionistami te dwie jednostki, uwalniam swoją kawalerię, żeby móc ponownie zaszarżować. Co by jakoś tam wspaniale nie wyjdzie, bo nie mają miejsca, żeby się rozpędzić, poza tym wszyscy są wyczerpani. Korzystając z tego, że mam kuszników, po prostu stoję i czekam, aż on mnie zaatakuje, mogę go wystrzelać. A kusznicy są dosyć dobrzy w tym, tylko że strzelają strasznie wolno. Tymczasem też tutaj uzyskuję powolną przewagę. Mam tutaj tylko tych jednych legionistów na jedną jednostkę, znaczy na właśnie na dwie jednostki. Dlatego będę starał się wymanewrować, rozproszyć, przedostać się gdzieś jakoś naokoło. Tutaj zostają mu trzy jednostki. Balistari naprawdę robią świetną robotę w tej fazie gry. Włócznicy uciekli sobie, bo tak. Tak. No bez żadnego powodu, jak mówię, bo tak. Wygrywamy, jesteśmy bezpieczni za liniami silniejszych z naszych oddziałów. No ucieknijmy. No i w każdym razie tutaj nagle wszystkie jednostki zaczęły uciekać. I tak w ten sposób wygraliśmy. Spójrzmy jeszcze na statystyki. Moje, jak grałem na Rossoneriego tym razem, czyli grałem na Rossoneriego, Mata i Rossoneriego. No. No i ci balistari, widzimy, wszyscy wytukli po 100, ten 150. Ci moi legioniści, tu 100, tu 59. No ci 174, także nieźle, poza tą jednostką wszyscy nieźle. Ta pewnie walczyła naprzeciwko tego generała. Włócznicy, jak mówiłem, chujowo. Komes, generał nieźle, ale też duże straty. No i kawaleria tak mata. Też całkiem nieźle. No zrobiła swoje zdanie. Mój przeciwnik kawaleria tak mata chujowo. Ci lansierzy dobrze. Chociaż mogli lepiej. No i ci jego tej miecznicy dosyć słabo. To są włócznicy. Tutaj nawet widzę, prawie cała jednostka mu uciekła, tak samo jak tutaj. No i generał też dosyć słabo. No ale ten generał jest słaby po prostu, on jest taki najtańszy, nie? I Hobgoblin na mata. Mat tutaj też nie się wykosił.
Litarni Palatina bardzo mocna jednostka, tu 184, ci Herkulesi jak widać słabiej nawet. 184, tu 190, tu 197, także naprawdę nieźle powykaszali. Kawaleria, ci Scholae Palatinae, Lansjerzy mocno, mocno, a tutaj ci grzeczni, no byli zbyt grzeczni, żeby kogokolwiek ubić. Zaraz, kurde, mają dzidę na rysunku, a mają, że są do walki wręcz. No, ci mają dzidę, słabiej widoczną, ale mają. No i są lansierami. Wracam z Hobgoblina tutaj. No, grał wandalami, jak mówiłem gdzieś tam chyba w pierwszym odcinku, oni są chujowi. Niesamowicie. Przynajmniej w mojej ocenie. No i no, chyba się sprawdziła ta moja ocena. No, dobra. I to były nasze trzy bitwy z Equites Polonia. Na razie mamy wynik 3-0 z nimi. I na tym się skończyło, bo mat musiał sobie pójść. No i mam tutaj jeszcze SB kontra Sun Tzu, którą zobaczycie za chwilę.